To trudne pytanie. Kurczę, nie, podajecie. Starter mi się kojarzy z zegarem, z tego względu, że od momentu, kiedy na przykład kiedy jesteśmy w fazie pomysłu, chcę od razu przejść do fazy realizacji. Zawsze mi się wydawało w takim momencie, że brakuje mi czasu na realizację tego. Gdyby starter miał być rzeczą, to byłby rozrusznikiem, ale takim dosyć szalonym, tak? Bo tak jak tu w tym Crazy Roomie, rozrusznikiem z porośniętym zieloną trawą. Mógłby być na przykład sofą, czyli takim miejscem, gdzie można usiąść z notatkami, z laptopem, z tabletem, zastanowić się, co się chce robić, zrelaksować się, pomyśleć i później odpalić laptopa i zacząć działać. Kostką Rubika? Kostką Rubika. Kojarzy mi się z kostką. Klocek. Przestrzenią płaską. Okrągły? Bo jest kolorowy w środku. Bo z drugiej strony jest skomplikowane, wymaga czasu, żeby to złożyć, rozwiązać. Dwa, wspomaga myślenia. Takim sześcianem, z różnymi kompetencjami po bokach. Bo budynek jest klockowaty. A i klocki są też... służą dzieciom za coś, co jest może nie innowacyjne, ale jest kreatywne. Pobudza kreatywność. Dlaczego? Bo nie byłoby ścian, nie byłoby barier. Tak? I ludzie mogliby ze sobą współpracować, networkować. Duży, wielki, olbrzymi open space. Dlatego, że jest to energia wywołująca ruch, a to jest przestrzenią główną inkubatora, akcelerowanie i mieszanie w tej przestrzeni po to, żeby ludzie się poznawali, po to, żeby koncepcje się rozwijały i po to, żeby ludzie mogli rozwijać się i swoje firmy. Jabłkiem. Ponieważ jabłko jest zielone, jest świeże, soczyste, inkubator jest świeży, jest fajną nową inicjatywą w Gdańsku, jest soczysty, czyli pełen pomysłów i tyle, i tak mi się kojarzy. Szybkim samochodem. Oczywiście jakimś, powiedzmy, Ferrari. To znaczy dynamizm, a nowoczesność, przebojowość. No jakimś materiałem wybuchowym, bo założenie jest takie, że ma coś się nagle gwałtownie zmienić, tak? Do przodu pójść. Na pewno jakaś związana z technologią. Laptop, komórka, smartfon. Zdecydowanie komputerem. No bo akceleratory i inkubatory wspierają innowacje, tak? Więc no nie wiem, to jest pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi mi do głowy. Potrzebny, użyteczny, wielozadaniowy. Taki zamek z dużym murem, dużą przestrzenią w środku, gdzie wszyscy mogą czuć się bezpiecznie i realizować swoje własne cele, nie troszcząc się o to, co jest złego na zewnątrz. Niech będzie paralotnią, bo mi się to kojarzy z realizowaniem marzeń.